Dzień dobry, hejka, czyli witajcie, Katarzyna Kubek dla fansportu.pl. Razem ze mną Alan Kwieciński. Siemanko. Cześć, witam Cię po raz kolejny. Tak, widzimy się po raz kolejny. No i co, nastawienie się zmieniło od poniedziałku, czy nadal jesteś tak samo pozytywnie nakręcony? Pozytywnie nakręcony, już nie mogę doczekać, kurczę, już nie mogę doczekać walki. Chcę już to w końcu mieć za sobą, nie? Bo to jest naprawdę, z jego strony to jest taka pajacerka i tak dalej. Chcę już tej walki, chcę mieć to ze sobą i tyle. Ale obawiałeś się dzisiaj, jak widziałeś, że Mateusz nie zrobił wagi, że do tej walki nie dojdzie, czy w ogóle miałeś taki plan w głowie? Że dzisiaj, jak Mateusz nie zrobił tej wagi, to że tej walki mogło nie dojść. Obawiałeś się? Nie chciałeś? Nie, bo myślałem, że mi wyjebie i tak dalej, wiesz, myślałem, że mi wyjebie. On myślał, że mnie uszkodzi, ale ja jestem cały zdrów i wychodzę do walki. Ale to wy dzisiaj w hotelu mieście jakąś spinę? Jeszcze raz? Wy dzisiaj w hotelu mieście jakąś spinę? Nie. To ktoś powiedział? Nie, bo tak mówisz, że się boję, że ci... Nie, myślałem, że teraz na znowu coś naważę, nie coś zrobię. Nie, bo właśnie zastanawiam się, jak to było z tą wagą, bo wiesz, kiedyś jak Ferrari nie zrobił tego limitu wagowego, no to Polak nie chciał dość walki. Męczył się, nie, no, gdyby nie zrobił tego limitu, ja bym dał mu tą walkę. Ale uważasz, że na przykład jakby, jeżeli ewentualnie jutro wygrasz, to Murat może mieć jaką linię... Tego ci życzę, ale czy uważasz, że jeżeli wygrasz, to Murat będzie miał jako linię obrony to, że robił tą wagę i tak dalej? Nie, co, to jest jego sprawa. Ja nigdy nie zwalam na zbijanie wagi, że byłem wycieńczony i tak dalej. Każdy ma jakiś swój okres przygotowania. On nie wiedział o walce od, nie wiem, tygodnia, miesiąca. Tylko wiedział to od paru miesięcy, tak? Więc miał czas, żeby zbić tą wagę. No tak. A powiedz mi, bo oni chcieli cię wyprowadzić z równowagi tymi różnymi przytykami w internecie. Udało im się to w jakimś stopniu, czy nie? Nie, absolutnie. Próbowali tak samo jak Arka, próbowali wyprowadzić z równowagi mnie też i nie udało im się. Ale właśnie zastanawiam się, bo widziałam jednak te komentarze i dużo internetu się broniło też u Joanny Murańskiej na Instagramie, u mamy Murana. Uważasz, że z jej strony te przytyki dotyczące twojej mamy były dosyć niestosowne, czy... Wiesz, no moja mama już odpoczywa sobie na górze i szkoda, że ktoś się kłóca po spokój, tak? Że jest poruszony mój temat mojej mamy, która już od dawna odpoczywa na górze. No tak, ale ty dzisiaj też w kontrze zaatakowałeś, pokazałeś zdjęcia. Co tam było na tych zdjęciach w ogóle, bo my jakoś tak nie za bardzo widzieliśmy. Jeszcze raz? Co było na tych zdjęciach, które pokazałeś i tam Mateuszowi, Wojtkowi i tak dalej? Rozebrana matka Murańskiego, tak? No i mi było wstyd, gdyby to tak moja mama wstawiała takie zdjęcia. Kobieta, która mówi, że ma wzorce i tak dalej. Ale to były jakieś zdjęcia oficjalne, czy dostałeś od kogoś takie, wiesz? No, gdzieś tam była powstawiane, kurde, wiesz, w internet, nie wiem, czy ona dalej to wstawia, czy nie. Jasne, rozumiem. A jeszcze sprawa tych łokci. Ty chciałeś ich? Ja chciałem normalnie, wiesz, ale no włodarze się nie zgodzili, sędzia się nie zgodził, więc no, zostaje bez łokci. Ale dlaczego się nie zgodzili? Cieszę się, że są skrętówki i dźwignię na nogi. Czyli masz plan na part? Nie, jestem przygotowany na obydwie płaszczyzny. Ale ty jako zawodnik K1? Naprawdę jestem dobry. Może nie najlepszy, ale ogarniam parter. Tak? To z kim trenujesz parter teraz? No WCA. Anzor mnie prowadzi, jeśli chodzi o zapaśniczo i parterowo. A właśnie kto będzie jutro w twoim narożniku? Anzor, Tymek i Krysman. Trzech fajnych zawodników, tak więc. Znaczy trzech fajnych trenerów. Tak więc jeden zawodnik w tym. Dobra, a jeszcze tutaj pan Jacek jest gdzieś, widziałam go. A jak tam? Nie będę już obrażał nikomu nic mówi, tylko po prostu chcę już tą sobotę. Naprawdę, chcę już tą sobotę. A bałeś się, że on ci wleci na scenę? Bo powiem ci, że ja widziałam, jak w mieście swój face to face. Pan Jacek tak, wiesz, stał i coraz bliżej podchodzi, tak? Dobrze, niech się podchodzi. Ale jakby wleciał na scenę, chciałbyś, w sensie, zaatakowałbyś go, czy raczej nie? Nie, po co? Ja mam swojego zawodnika. Ty masz swojego. Dobra, a właśnie co ty dzisiaj za dansę odwalałeś? A, z kulakiem. Gdzie jest sekwento? Jest sekwento, zobacz. Jest sekwento. Najlepszy tancerz w Polsce. Najlepszy tancerz, tiktoker, kurwa. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Jest sekwento, tiktoker, no. Kurwa. Co to były za tańce? Tańce hulańce, nie? Nie, no to tak tańce, to po prostu taki jestem. Lubię, jak muzykę czuję dobrze, to sobie wjeżdżam, nie, z ziomeczkiem. Czyli jutro po Gali nie złapię. Tak, jutro po Gali odkręcimy dobrze, nie? Tylko. Tylko. Ja tak zawsze. Tylko muzyka wjeżdża, jest koniec. Dobry beat, no. Dobry beat, nic nie musi być, nawet 0 WD. Nie, no wypiję 200 sobie przed wyjściem na konie. Jaką 200? Lubelskiej, nie? No ile? A ty co? Ty nie mogłeś, bo ty przed walką. Nie, jutro dopiero. Ale zobacz, humor ma taki jakby. No on ma taki zawsze dobry humor. Ty się chichrasz. No kurwa, z niego nas kogoś. Czyli co, jutro w której rundzie go kończysz? Jestem przygotowany na 3 rundy i sukcesem będę go biegł. Ale musisz pierwszy, no będziesz czekał na niego tyle? Ja będę czekał, no pewnie, że tak. Z 200. Czekam od razu. Od razu z szynką wjeżdżam i lecimy, nie? Aha, czyli jak zabraknie ci tlenu, to bierz tak z tą 200? Alan, dawaj. Nie zabraknie tlenu. Nie? Nie zabraknie tlenu. A ciebie kiedy zobaczymy w oktagonie?
A nie wiem, jak dostanę jakąś propozycję, to pewnie, że to zobaczę, nie? A dostawałeś? Jeszcze nie, nie. W ogóle nie mam tego, wiesz, o co chodzi. No, jak będzie, to będzie, nie? Jak nie, to nie wiem. Jak będzie, to będzie. No. Ej, dobra, ale ja widzę pomysł. Ty jesteś podobny do Mateusza gabarytowo, a ty dasz sobie radę. Mateusza? Murańskiego. Walka 2 na 2. On jak on wygląda w ogóle, kurwa, nie? Gdzie? No, czy to łysa cipka, to gdzie? Ja nie jestem łysy, nie? No nie, nie. Ty też. Ja już jestem? Gdzie? Nie, to że ty nie jesteś, no, właśnie. Wiesz, no, gdzie wygląda? Kabaretowo? No, ja, no, no, on trochę głupszy, ja jestem trochę wyrzeźbiony, nie? Co? Ja się z wami nie będę biła. Ja się nie biję, ja tak nie działam. Chyba, że kiedyś robimy walkę 3 na 3. Robimy, wow. Możemy. My lubimy 3 na 3. Ale nie tak, chłopak, Nie tak jak 3 na 3. Ty nie lubisz takich w oktagonie 3 na 3, ty lubisz takie inne. Ja lubię takie inne 3 na 3. No. 2 na 2. No to także widzicie państwo. Dwóch na jednego, dwóch na jednego. Banda łysek. Trzech na trzech potańczy sobie. Ale to co, będzie jutro w tym oktagonie też, czy nie? Co? Nie, no nie, będzie na gali. Będę na gali, będę u kolegi, tam od biura będziemy w oktagonie stać, nie? Bo tam aha, będziesz? No, tak, okay. Idziemy, no. No dobra, a ty co, kiedy będziesz kolejną walkę? Który miesiąc? Inaczej, bo nie już mogę, nie możesz... Nie mogę, dobra, nie mogę, nie mogę, czy nie mogę. Okres odpoczynku po tej gali będzie długi i zdążysz na jakieś wakacje wyjechać? Tak, zdążę na wakacje jechać, zdążę 30 zrobić i przygotuję. Po 30 przygotowuję się do kolejnej walki. A kiedy masz 30? Jeszcze moje 27 w lipcu. W lipcu. Dobra, 27. Nie. Ja 27, on 30, on stary. Jak... Czyli masz walkę w sierpniu na fejmie? Nie. Dobra, proszę państwa, czyli walka w sierpniu na fejmie. No to co? Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Piąteczka. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Tak.